Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Konfederacja jako jeden ze swoich postulatów w ostatnim roku zgłaszała projekt zmiany, by instytucje kontrolne, które w Polsce mamy, czyli właśnie na przykład Najwyższa Izba Kontroli, czy ewentualnie Centralne Biuro Antykorupcyjne, były obsadzane przez opozycję parlamentarną, by ona miała tam swoją reprezentację. I to byłby mechanizm, który dość w jasny sposób i prosty sposób pozwalałby na kontrolę opozycji właśnie ludzi, którzy rządzą. Systematycznie zgłaszamy wnioski też o kolejne kontrole. Między innymi zgłaszaliśmy wniosek o kontrolę w telewizji publicznej, o tym, jakie konkretnie wydatki tam były. Chodzi też o kontrolę regionalnych ośrodków TVP. Zgłaszaliśmy też i dalej postulujemy, aby zweryfikować, co dzieje się w spółce PGE EJ1. Do dzisiaj nie mamy żadnych konkretów dotyczących elektrowni atomowej. Czy wiemy faktycznie, co spowodowało zanieczyszczenie też Zatoki Puckiej, a tym samym Zatoki Gdańskiej i dramatów wielu ludzi, którzy utrzymują się z morza, którzy utrzymują się z rybołówstwa, ponieważ nie są w stanie dzisiaj łowić na łowiskach na Bałtyku, gdyż na przykład dorsz miał swoje tarło właśnie w okolicy Zatoki Puckiej czy w okolicy Zatoki Gdańskiej. Te problemy też powinny być wyjaśniane, tu też NIK powinien zadziałać. I my doskonale wiemy, jak wyglądała wewnętrzna walka Prawa i Sprawiedliwości z Marianem Banasiem. I w tej sytuacji nasz postulat dotyczący opozycji na funkcji kontrolnej de facto może się spełniać. Liczymy na to, że zmieni się też w prawie. Konfederacja, wolność i niepodległość.